Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a przed wami pierwszy materiał z takiego mini dodatku do gry Fatal Frame Maiden of Blackwater, w którym wcielimy się w bohaterkę z gry, a raczej z serii Ninja Gaiden. Zapraszam do oglądania. Aniu, co nastąpi teraz? Właśnie dobre pytanie. Dobre pytanie, co teraz nastąpi? No na pewno nie koniec, bo mamy jeszcze tak, jest jeszcze Ayana. Jej przygoda tutaj na tym wzgórzu Hikami. Tylko nie wiem, jak odblokowuje się tą kampanię. Czekajcie, czy coś pominąłem z czatów? Czasami, Martival, czasami sami twórcy się gubią z fabułą. Tak, ale tutaj jak zobaczyłem to na sam koniec tej sceny, to już zrozumiałem, o co chodziło, że była ta klątwa, tak? Bo tam robili ten rytuał, odprawiali ten rytuał, tak, który tak naprawdę był dobry, tak? Bo te ich zaślubiny, tak, to było takie połączenie się ludzi z naturą, tak? On ogólnie ten rytuał miał służyć dobremu, ale coś by się wydarzyło na tej górze i doszło do tych morderstw, nie? I wszystkie kapłanki zostały zarżnięte, tak? Ludzie, którzy uczestniczyli w tym rytuale, zostali powieszeni na drzewach. No a sama ta kapłanka została zabita, tak? No i przez tą krew, która się tam przelała, doszło do tej klątwy Czarnego Słońca. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Teraz jest pytanie. Właśnie, co to oznacza? Kimono białe. Czekajcie. Białe kimono jest już dostępne dla Juni. Aha, dobra. Bonusy. Okulary są teraz dostępne dla Yuri, super. Czyli nowe stroje tam się odblokowały, wiecie, o co chodzi. Ale mnie to za bardzo nie interesuje, mnie interesuje ta dodatkowa kampania. Akcesoria dla Mixa są już dostępne, nie wiem co to jest. Zaraz sprawdzimy. Jakieś okulary dla Rena. Coś tam dla Rena. Możesz teraz używać soczewki motyla, nie wiem co to jest za soczewka. Poziom trudności koszmar. No teraz mi daje ta koszmar. Człowiek by chciał sobie na najwyższym poziomie trudności zagrać na samym początku, to oni mi teraz dają. Jak ja już chcę od jutra, znaczy od dzisiaj zaczynać nową serię. Poziom trudności koszmar. Sekretny odcinek. No właśnie. Strange in the Rain. Jest dostępny. Właśnie. Właśnie. Sekretny odcinek, czyli sekretna misja, słuchajcie. Właśnie. First Trade, Ayane. Jedziemy z nową misją, dodatkową. Tak, postacią z serii Ninja Gaiden. Myślałem, czy czasami nie wczytać save'ów, ale kto by to oglądał? To by było nudne i znowu klepać się z jakimś lafiryndą godzinę. Spróbujmy dalej sobie pociągnąć, jak jest troszkę osób. Tą nową kampanię i zobaczyć, co tutaj się wydarzy. Ayane, podejmuje się poszukiwań zaginionej dziewczyny o imieniu Tsumugi. Podążając za śladem, Ayane udaje się do spaczonej gospody i spotyka niemożliwe. Brzmi ciekawie. Ayana. Kto by pomyślał, że Ninja Gaiden spotka mnie i w tej grze? Ale jestem bardzo ciekaw tej dodatkowej rozgrywki. Ona na samym początku nie była dostępna na Wii. Dopiero później została dodana. Ta dodatkowa, tak jako dodatek, nie? Do gry. Ayana jest ninja. Serio? To jest typowe, to oni to połączyli, tak? Uniwersum Ninja Gaiden z Fatal Frame'em. Ayane jest ninją z sekretu Kinjimon klanu Mugen. No dokładnie, to wszystko jest klan z Ninja Gaiden. Do tego klanu Ryu, z główny bohater sam właśnie serii Ninja Gaiden. Ten Shina Ninja. Jej misja, poszukiwanie zaginionej dziewczyny, Tsumugi, Katashiny,
ostatnio widzianej w pobliżu góry Hikami. Ayane kręci fioletową nitką, która powinna pomóc jej zaprowadzić ją do dziewczyny. Ciekawy jestem tej kampanii. A te zakończenia sobie zobaczymy przy innej okazji. Okej. Okay. Tsumugi, czyli ta dziewczyna, której poszukujemy, rozumiem. Purpurowa nitka zdaje się prowadzić do tej opuszczonej gospody. Mam nadzieję, że się nie spóźniłam. Okej. Okay. Okej, okay, odszukaj. Podążaj za fioletową nitką od Tsumugi. Okej. Okay. Ona już tak chodzi, tak jak typowy ninja. Czyli po Fatal Frame ciśniemy Control. Nie. Nie. Znaczy Control się pojawi na pewno. Control się Martywalko na pewno pojawi. Ale zakochałem się w pewnej jednej produkcji. Ale to tak totalnie się zakochałem w jednej produkcji. Ona jest króciutka. I to jest legendarny slasher. I ja go dzisiaj odpalę jako nową serię o godzinie 18 z poślizgiem czasowym do 19. Bo to nigdy nie wiem jak jest, ale 18-19 dzisiaj ruszymy z dosyć nową serią, hardkorową, tak? Może nową serią ze starszej gry, tak? Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dynamiczną. Także, a później nie wiem ile ta gra mi zejdzie, z dwa streamy, jak się dobrze uda, to nawet ją dzisiaj ukończymy, nie? Jak dobrze nam pójdzie, to nawet ją dzisiaj ukończymy i będzie z głowy, nie? Ale mam pewnie inne pomysły, inny pomysł na serię. Jak zobaczyłem, co to za, jak ta gierka wygląda i że tak naprawdę tej gierki, Rafik dodał Ninja Gaiden 2 do listy życzeń. No to ładnie. A ja nie chciałem wam pokazać, to jest, widzicie, żeby nie było. Żeby nie było, że coś kłamę, to jest właśnie nasza postać z Ninja Gaiden. No i ona jakoś chyba tym samym uniwersum jest to Fatal Frame. Nie wiem, co tu się dzieje, ale ma jakąś nową misję, słuchajcie, czyli odnajdywanie zaginionych. Ciekawe, jak to się potoczy. Słuchajcie, ciekawy jestem, jak ta kampania się tutaj potoczy. Dobra, jedziemy. Jedziemy, sprawdzamy. Sprawdzamy, słuchajcie, naszą nową przygodę Ayanką. Jaki tytuł? Czy to niespodzianka? Niespodzianka. Niespodzianka, bo ja wczoraj zagiąłem Tibora. Może w gronie tych sześciu osób jest Tiborek, który czeka, aż się wygadam co do tej gierki. A mu się ta gra spodoba. Bardzo mu się spodoba i nikt w nią nie gra, co jest smutne. Mimo wszystko, bo jest naprawdę zajebista. Mega mi się podoba. To jest slasher. Najbardziej najbardziej przypomina Ninja Gaiden 3. Na to się różne cyrki dzieją, jest dynamicznie. Aczkolwiek nie jest aż takie chyba hardkorowe. Aczkolwiek sprawdzimy na tych wyższych poziomach trudności, bo ja chyba dwa razy będę przechodził. Bo gierka jest na 6-7 godzin. To wybierzemy sobie oczywiście najcięższy tryb, czyli trudny. I później jak się odblokuje jeszcze wyższy, to sobie przejdziemy jeszcze raz grę, bo jedno przejście zdecydowanie, Aniu, nie wystarczy. Ale to niespodzianka. Niespodzianka. Należy mocno przyłożyć, czy podejść do betonowej ściany, może tak.
Zawaliła się część werandy na trzecim piętrze, a poręcz wygląda na zepsutą. Okej. Czyli tutaj nic nie zrobimy. Ja w ogóle mam jakiś aparat? Nie chcę nic mówić, a w ogóle aparatu nie mam. Ja w ogóle aparatu nie mam. No dokładnie, może mieć kreta. Dokładnie, Kurosaki. Dokładnie, Kuro. I Aniu, nie no, myślę, że Tibor śpi. Jakieś wskazówki? To pozgadujemy sobie. Wskazówki? No to zapytaj, jaką chcesz. Nie wiem, czy nie wiem, jaką wskazówkę ci dać. Kurczę, Martiwalku. Kurczę, no ja bym jedną wskazówkę sypnął, to już wszyscy by wiedzieli. Muszę coś wymyśleć. No ma 8 lat. Była z PlayStation, znaczy z konsol. Została przerzucona rok później na ten, na PC. No i jest krótka. 5-6 godzin. I to slasher. No nie wiem czy... Patrzcie. Nie wiem, czy więcej powinienem mówić, Martiwalku. Może wam się uda coś już odgadnąć. To jest jakaś linia. Aha, i ona używa tej linii. Okej. Okay. To dosyć inaczej to wygląda, niż w przypadku podstawowej kampanii, gdzie nasi bohaterowie widzieli jakąś zjawę, która szła w danym kierunku. Okej. Okay. Czy ja mam tutaj coś zrobić? Teraz pokazuje mi tam. No może się rozejrzyjmy. Kurczę, ciekawy jestem tam kampanii. Dobra, czyli tutaj mamy typowy taki letki tutorialek. Gdzie mamy iść, dobra. Tutorial. No bo to sobie już przetłumaczę, słuchajcie. Samouczek, fioletowy pasek, tak? Czy nie wiem. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, treat. Ale wiecie, o co chodzi. To jest ta linka, która nas prowadzi. Purpurowa nić. A, nić, o, nić. Dobra, to już wiem. Wskazuje najszybszą drogę do lokalizacji Tsumugi. Podążaj za wątkiem, aby znaleźć Tsumugi. Okej. Okay. That's way, to ta droga. Aczkolwiek nie wiem, czy cokolwiek bym tutaj, powinien to eksplorować, bo nie mam ani aparatu, nic nie mam. Mam tylko tą linkę. Nie wiem, czy ja tą linką będę walczyć z duchami, czy... Dziwne, że Ayana... Ayana jest ninją. No to chyba ninja nie korzystają z aparatów. Tylko jakbyśmy szli tropem tego, jak by tam było, z Ninja Gaiden, głównej postaci, no to byśmy chyba już od razu mieli katanę i to był solidny rozpiedział, ale to nie z Ninja Gaiden, aczkolwiek postać z Ninja Gaiden jest. Co, ja mam iść tutaj? Dziwnie się tak skrada ta nasza postać. No, teoretycznie. Ale fajna mechanika, fajnie to wygląda ta linka fioletowa. Nie wiem konkretnie do czego ona służy, poza tym, że pokazuje nam, gdzie szła dana osoba, której poszukujemy. Ale czy ją też będziemy walczyć na przykład z duchami? To jest ciekawe. Wituś, Metal Gear Solid Revenge, nic lepszego nie wymyślę. Kurna, trafił. Trafił Witek. Witek królem. Metal Gear Rising. Dokładnie. Dokładnie, Witek trafił. Skurczybyk. Witek trafił. Polać mu, słuchajcie, polać Witkowi. To właśnie ta gra. Jezu, jak ja zobaczyłem te trailery, muszę tam zagrać, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Wszystko pasuje. Wygraliście. Witek wygrał. Kurczę, Witek to jest gość. Przed Wilkiem nic się nie ukryje, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, co mówicie u Witka, bo Witek wszystko wie. Jak mnie rozpracowali tutaj? Jak mnie rozpracowali? Bardzo dobrze. Także już wiecie, jaka gra będzie.
Jezu, ta gra mi się spodobała, powiem szczerze. Coś pięknego. Ściana wnęki obluzowała się, odsłaniając za sobą czarną ziemię. Cały ten pokój musi być zakopany. Okej. No, raczej nie tutaj. Zdecydowanie, to wychodzimy. W ogóle świat, jak na horror, za bardzo mi wali po gałach. Może sobie troszkę tutaj zmniejszyć moc mojej lampki. Co, Aniulku? Co tam, Aniulku? Co tam się, Aniuś, dzieje? A rozumiem, że to tutaj muszę przejść chyba, bo ta klamka, taka wypucowana w porównaniu do tej całej miejscówki. Ale gdzie? Raz pójdę tu, to mi gdzie indziej pokazuje. A tu chyba coś jest. Chciałem to sprawdzić, chciałem to przejść. Tutaj jest stopień w górę, a ta część ma deski podłogowe. Myślę, że to była wnęka wstawowa. Dobra, ale tej wnęką to ja tu nic nie zrobię. Ja to pokazuję tu, ale jak wejdę w to, tam, to pokazuje mi zupełnie gdzie indziej. Ja nie wiem. No gra się tam dobrą postacią z MG... No gra się tam dobrą postacią z MGS 2, a nie z MGS... 2? Mi się wydaje, że z dwójki. Raiden to jest chyba z dwójki, a nie z czwórki, aczkolwiek nie wiem. Nie wiem, ty jesteś fanem Martival. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie mam bladego pojęcia, mi się wydawało... O nie, 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 tutaj, nie, nie. Gaiden. No to jest postać Ninja Gaiden. Ayana, którą gram teraz w tym momencie, co jest dziwne. Mi się wydawało, że Raiden, który jest główną postacią z Revengera, to jest właśnie z dwójeczki, ale już pojęcia nie mam. Wituś, bo ja mam to na PlayStation 3 i mi się ciągle myliło z Ninja Gaiden. A, no, bo to jest dynamicznie dosłownie to samo, co Ninja Gaiden, nie? Znaczy, nowe mechaniki dochodzą. No i Ninja Gaiden mimo wszystko jest dłuższe. Jest bardziej różnorodne mimo wszystko, ale to i tak nie zmienia faktu, że... Rising jest coś pięknego, nie? Tak, ale w Rising grasz wersją Raidena z czwórki. No tak, ale myślałem, że on jest z dwójki, kurczę, że wszędzie na recenzjach myślałem, że wszyscy mówili, że z dwójeczki jest. Z Metal Gear Solid 2, a nie z 4. Aczkolwiek nie wiem, ja się tam nie znam. Także, a możliwe, że się pomyliłem, nie? Możliwe, Martiwalku, że się pomyliłem. W Metal Gear Solid jest jeszcze trochę w wczesnym etapie fabularnym. Aha, czyli on jest i tu, i tu. Aha, rozumiem. Nie wiem, nigdy nie grałem. Nigdy w ogóle, a ten co tworzy te całe Metal Gear Solidy, to nie jest jakoś mój ulubiony twórca gier. Wiecie, o kogo chodzi, ja nie pamiętam, jak się tam nazywa. Ale to nie zmienia faktu, że Metal Gear Rising coś pięknego, jak widziałem na trailerach, nie? Gruz blokuje drogę, muszę znaleźć inną ścieżkę. Inną ścieżkę, no to tam. Okej. Jest z... Aha, jest z Metal Gear Solid 2, no właśnie, dziś tak właśnie. No ja nie wiem, ja to mi się tam mylą te, wiesz, te odsłony, ja w ogóle żadną nie grałem. W żadną mi niestety nie było dane grać, żadne Metal Gear Solidy. Może dlatego, że ja też nie lubię skradanek. Metal Gear Solid jest typowo grą skradankową. Ja to tak nie trawię skradanek. Ona serio ma sztylet z Ninja Gaiden. Przecież to jest jej podstawowe broń, sztylety. Z Ninja Gaiden się walczy sztyletami.
Ajanką. Już ją lubię. Dzwoń po Ryu. Hayabuse. Bo my tej wojny tutaj nie wygramy. Bo my tej wojny, Ajanko, nie wygramy. Ale ma ona typowy sztylet wybrała, nie? Bo ona ma te sztylety. Ona się pojawia, znaczy w jedynce Ninja Gaiden też była, ale nie jest grywalną postacią. Ale w dwójce i w trójce to ona wymiata, nie? Tymi podwójnymi sztyletami. I ona ten sztylet wyjęła na tego ducha, nie? Ładnie odlecieli tutaj, że łącząc fabułę, znaczy łącząc uniwersum Ninja Gaiden z Fatal Frame'em, akurat w tym momencie, bo tak to naprawdę seria Fatal Frame w żadnym stopniu nie łączy się uniwersum z Ninja Gaiden, ale to w żadnym, ale tutaj taki smaczek dali, nie? W pewnym momencie, że dali taką samą postać, która walczy i próbuje walczyć z duchami tak, jak walczyła z żołnierzami, tak, czy innymi sługusami zła w odsłonie Ninja Gaiden 2 lub 3, nie? To jest zabawne. Fajne bufory. Wiem, Wituś, wiem, też się tam patrzyłem. Też się tam patrzyłem, nie będę ukrywał. Będę z wami szczery. Ayana zgodziła się poszukać zaginionej dziewczyny o imieniu Tsumugi, skradając się do opuszczonej gospody na górze Hikami. Została poważnie zraniona poprzez złośliwego ducha. Jak może odeprzeć innych nadprzyrodzonych wrogów? Ayana uciekła, zdając sobie sprawę, że może potrzebować pomocy zakazanej magii. No dokładnie, dzwoń po tego, po Hayabuse. On wymiecie całe to towarzystwo. No, dosyć krótka misja. Myślałem, że to ciągiem polecimy. No ale dobra. Dalej mam kontynuować poszukiwania tej Tsumugi. Co tam, Bartuś? I teraz co to mamy? Czego nie powinno być, duchy zmarłych. Nie mogę wykryć ich obecności. Ayana odkrywa, że nie da rady potężnym urokom i wraca z góry, czy wraca do góry? Tak jakoś. A nie, inaczej. Ayana odkrywa, że jest chroniona urokami i wraca do góry. O! Dobra. Ogarnąłem. I teraz tak. Tutaj żadnych... Ten film... Czekajcie chwilę, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. A to jest potwierdź, dobra. Co my tu właśnie... Mamy tu ing jakiś, bottle. Tu mamy coś, herbal. Nie wiem, co to jest w ogóle. Czekajcie, to mi wytłumaczy. Co to są za itemy? Specjalny tusz, który pozwala ukryć jego nosiciela przed duchami. Okej, okay. W ogóle nowy system walki tu jest, jeżeli to można system walki nazwać. Może obronny system. Małe pigułki, które przywracają trochę zdrowia. Aha, no to sobie weźmiemy takich z 20. Tu weźmiemy takich... A, to jest strasznie drogie. O matko, kochano. Dobra, to zostaje przy... To wezmę tyle. Special Water Mill, stąd to już wiemy, co to jest. Psychic Lens. Można kupić tylko raz. Soczewka, która pozwala doświadczyć zjawisk duchowych. Soczewka? Nawet nie mam tyle kasy. Czy mogę to kupić? Teoretycznie mogę. No dobra, no to startujemy. Ayanką. Drugi dodatkowy rozdział z dodatku, że tagujmy. Kurczę, jak tak patrzę na nią, to aż nie mogę się doczekać zagrać w Ninja Gaiden 2. Bo wtedy będziemy mieć kontrolę nad nią. A Ninja Gaiden 2 to nie jest to co jedyneczka. Oj nie. To jest jak Doom Eternal, słuchajcie. W porównaniu z Doomem z 2016 roku jest pełna dynamika. Nowe kombosy, w ogóle coś pięknego. Tak patrzę na nią, to aż się w tego Ninja Gaiden chce dwójkę zagrać.
konfrontacji z duchami z innego świata, tak? Ayana jest zmuszona do szybkiego odwrotu z góry. Kieruje się w poszukiwaniu środków do walki z nowymi przeciwnikami. No tak, bo teraz sztylety to nam nie pomogą. Z Ninja Gaiden musimy użyć jakiejś innej broni. I cyk, foteczka, dokładnie. Tylko aczkolwiek nie wiem, czy my będziemy mieć system fotek w tej grze. Znaczy, akurat w tym dodatku, bo gra się cała na tym opiera, na tym selfie. Z duchami, ale tutaj... Ayana? Nie wiem, co ona wymyśli. Następna przegrana w zdrabkę. Przykro mi, Aniu. Ładna pozycja, nie powiem. This enchantment will bring you to the brink of death. I hope you can withstand the pain. I'm no stranger to pain. Do you hate your sister? Huh? Do you hate yourself? Ciekawe, czy ona ma ten sam głos? Ta osoba, ta sama głos podstawia pod Ayanę, co z Ninja Gaiden? Ciekawe jest, mam taki podobny bardzo ten głos, ale nie wiem, czy to jest jedna i ta sama osoba, trzeba będzie w napisach sprawdzić. Very well. This will make you stronger. To ninja. Także pojawia się i znika, i znika, i znika. Fajny tatuaż. What's this? Go on, take it. Those who reside on the mountain, they cannot stand the brightness of the Spirit Stone flashlight. Jedne piersi. Aniu, ty to wiesz, co dobre. Aniulko, ty to wiesz, co dobre. Marian, widziałem cię, ci te oczy powędrowały. I to wszędzie wędrują oczy tam, gdzie dobre rzeczy pokazują na ekranie. Kurosaki. Całe chińskie menu jej wytatuowali. Tak, żeby wujek Maro lepiej sobie radził, nie? Bo jak nie ogadiam po angielsku, to żebym na jej plecy spojrzał, to przynajmniej będę lepiej w to grał. Tak, to prawda, to prawda. Pieczęć cienia, klątwa, która pozwala użytkownikowi połączyć się ze światem umarłych. Umożliwia wyczuwanie duchów podczas maskowania własnej obecności. Okej. Okay. I podążaj za fioletową nitką od Tsumugi. Dobra. Co to jest w ogóle? Jak ja mam tym... grać? No, nie mamy aparatu, niestety. Aczkolwiek...
Nie wiem, dziwne to trochę. Słuchajcie, dziwne to trochę. No nic. W takim razie idziemy. Idziemy dalej, ale ta Ajanka jest ładna. Co jest co? Dlatego lubię grać kobiecymi postaciami. Taka jakaś przyjemność tego ekranu bije. Nie wiem czemu. Coś wyczuwam. Czuję to, jest inny niż wcześniej. Dobra, i mamy tutorial, tak? Kolejny. Włókno duchowe. Filament. Czekaj, bo źle mi tutaj przetłumaczyło. Aura ducha zareaguje na obecność. Nie, flament ducha, nie wiem co to znaczy. Ale to nie jest aura. Zareaguje na obecność ducha i wskazuje jego status. Niebieski, nieświadomy. Duch jest całkowicie nieświadomy obecności Ajany. Żółty. Wyczuwanie. Duch wyczuł Ajanę i szuka jej. Nawet jeśli nie widzą Ajany, duchy mogą ją usłyszeć, jeżeli zacznie hałasować. Czerwony. Atakowanie. Duch wie, gdzie jest Ajana i jest gotowy do ataku. Podążaj za duchem. Okej. Spróbujemy nie dać cię zauważyć. Kolegą wcale się nie rusza. Chyba, że... Dziwne to trochę. Widać jej rowa, Bartuś. Bartuś, gdzie ty patrzysz? Parto linii. Ja nie wiem, czy... Dobra. Okej, dobra. Podeszliśmy troszkę bliżej. Chciałbym mieć opcję, żeby te spodnie zdjęła, to znaczy pociągnęła, ale no niestety nie mam. Jeśli nie uciekniesz i unikniesz hałasu, duch cię nie zauważy. Jest jednak coś, o czym musisz pamiętać. Przytrzymaj RT, podążając za purpurową nitką. Dobra, niestety szybko przeleciałem. I nie wiem teraz, co mam zrobić, bo się przestraszyłem, że mnie wykrył. Mam kolejny tutorial. Latarka z kamieniem ducha. To jeden sposób, w jaki Ajana może walczyć. Rzuć latarką na duchy kilka razy, aby tymczasowo je ogłuszyć. Możesz także naładować latarkę, aby ogłuszyć duchy jednym błyskiem. Duchy po pewnym czasie dojdą do siebie, ale do tego czasu stracą z oczu Ajanę. Mądrze używaj latarki kamienia ducha, aby omijać duchy, które stoją na twojej drodze. Dobra. I RT, tak? Zauważył mnie. Wydało się, że przyniosło to pewien efekt, ale będę musiała uderzyć coś mocniejszego. Da? Nie wiem, kiedy ja go mogę ogłuszyć, czy kiedy nie. Chyba przytrzymam teraz LT.
Dobra. I teraz będę mógł chyba uciekać, rozumiem, tak? Wygląda na to, że duch został osłabiony. To jest moja szansa, by przejść obok. Okej, Jezus, 500 tutoriali. Amaro, kurwa, cały czas tylko robi zdjęcia, żeby to ogarnąć. Translatorem. Twój wskaźnik kamuflażu nie zregeneruje się podczas biegu. Aby pozwolić mu się zregenerować, odsuń się od ducha i stój na chwilkę. No, ja nie powinienem już tutaj zauważyć. Okej. Może ma ścieżkę. Aniu. Wituś, jej postawa jest niezdrowa. Kogo postawa niezdrowa? Ani? Mogłam się wyprostować i mogłaby się wyprostować i wypiąć bimbałę. No widzę, że Ania znowu jest niedowartościowana, nie? Patrz do linii. Patrz do... Chyba na linię patrz, Wituś. Bartuś dzisiaj patrzy. Ciekawy klip zrobił Kurosaki. Ojejcie. Oj. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz odcinek z takiego mini dodatku do gry Fatal Frame Maiden of Blackwater. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej gry, jakże innych na moim kanale. Do następnego. Cześć!